niedzielę 7 marca w kościele ewangelicko-augsburskim w Istebnej odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego zwierzchnik diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ksiądz biskup Adrian Korczago w asyście księdza radcy Marka Lądzina oraz księdza radcy Janusza Sikory dokonał wprowadzenia w urząd proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Istebnej, dotychczasowego proboszcza administratora tej parafii, księdza Dariusza Madzi. Jeżeli chodzi o moje funkcjonowanie w Istebnej, tak naprawdę niewiele się zmieni, bo byłem tutaj proboszczem administratorem, więc od tej strony odpowiedzialności za parafię wszystko jest takie, jakie było. Natomiast po wyborach i zatwierdzeniu tych wyborów przez władze kościoła, można powiedzieć, jest pewna kwestia związana ze stabilizacją pracy parafialnej, bo proboszcz administrator to też jest duchowny, który może być przeniesiony z placówki na placówkę. To nie znaczy, że wybrany proboszcz nie, ale tutaj już procedury wyglądają trochę inaczej i jeżeli jest obopólna wola do wspólnej pracy i wspólnego działania, no to wtedy tylko liczyć jeszcze na Boże błogosławieństwo, prowadzenie w tym, żeby wszystko szło w tą stronę, która jest dobra w oczach Pana. Biskup już też wspominał, że to wyjątkowa parafia. Ksiądz to potwierdza? Każda parafia jest wyjątkowa. I nie chcę mówić, że Istebna jest szczególnie wyjątkowa, ale faktem jest to parafia, która funkcjonuje troszkę inaczej niż większość parafii na Śląsku Cieszyńskim, jeżeli chodzi o parafie ewangelicko-augsburskie. A wyjątkowość parafii polega na tym, że nie jest specjalnie liczna, ale za to bardzo rodzinna. I to też można odczuć, że no po prostu ludzie się nawzajem znają, nawzajem się o siebie troszczą i mowa o miłości Chrystusowej w zgromadzeniu wierzących no jest odczuwalna też na tych innych płaszczyznach życia. Po wprowadzeniu w urząd nowego proboszcza ksiądz Dariusz Madzia wygłosił kazanie, w którym wspomniał o początkach swojej drogi duchowej. Mógłbym się w ogóle nie spodziewać, że będę pracował w roli duchownego, bo przez większość czasu nauki szkolnej byłem zdecydowanie sfokusowany na zupełnie inne rzeczy i dopiero w ostatnim roku liceum padła decyzja o tym, żeby podjąć studia teologiczne. Natomiast będąc już praktykantem, potem duchownym w kościele, był otwarty przede mną cały kraj w zależności od potrzeb. Tak się złożyło niestety dla parafii w Istebnej, że poprzedni proboszcz odszedł nagle z grona żyjących i zaszła ta potrzeba chwili, żeby no, przyszedł tutaj ktoś inny prowadzić tą społeczność parafialną. No, to nie jest zmiana, której ktokolwiek by sobie życzył, zwłaszcza jeżeli się zastępuje młodego jeszcze kolegę. Ale to też pokazuje, że człowiek nigdy nie wie, co przed nim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Powierzam Twojej duszpasterskiej pieczy lud Boży w tej parafii, abyś służył mu Słowem Bożym i sakramentami świętymi.